No jesteśmy na planie, na próbie do przedstawienia historycznego pamięci ofiar Grossy Rosenmarsch Śmierci. Jest to element programu adaptacji skazanych realizowanego w Areszcie Śledczym w Dzierżyniowie. Program pod nazwą Olbrzym realizowany jest w naszej jednostce od sierpnia ubiegłego roku. No i główne założenia programu to resocjalizacja, adaptacja poprzez wychowanie obywatelskie, wychowanie patriotyczne, właśnie poprzez historię. No i w tym celu nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem RIZE z Ludwikowic-Kłodzkich i właśnie to jest pokłosie tej współpracy. Osadzeni wcześniej kilkanaście razy uczestniczyli w takich inscenizacjach w Ludwikowicach, w Muzeum Molke, we Włodarzu. No i postanowiliśmy troszeczkę, jak to mówią, odkopać naszej tu miejscowej piłaskiej historii. No i miały tu miejsce tragiczne wydarzenia pod koniec wojny i postanowiliśmy pokazać to ludziom, jak to wyglądało. No jest to Marsz Śmierci. Marsz Śmierci odbywał się tutaj w Piławie Dolnej między 17 a 20 stycznia 1945 roku. Pędzono tutaj więźniów z obozu z Auschwitz do Grossy Rosen i tu na terenie tej posiadłości, zwanej wcześniej Rotterhof, ci osadzeni mieli jedną nockę. No i część z nich niestety, która nie miała siły maszerować dalej, została tutaj zamordowana i niedaleko tutaj jest miejsce ich pochówku. Taka inscenizacja to duże przedsięwzięcie? No jak najbardziej. Jesteśmy dzisiaj, to jest bodajże 8. próba, 38 osadzonych, 12 rekonstruktorów z grupy Oka z Namysłowa, kilku z Wrocławia, także jest tu nas 60, także trzeba nad tym zapanować, ale jak pan widzi, udaje się. To nie ostatnia taka impreza u was? Tak, mamy w planie cyklicznie organizować taką imprezę corocznie. Więźniowie, osadzeni pomagają nam przy rekonstrukcjach i z własnej inicjatywy zrobili taką rekonstrukcję tytułu siebie, my pomagamy im. My jako Stowarzyszenie RIZE i Grupa Rekonstrukcji Nauka. Od zeszłego roku mieliśmy kilkanaście inscenizacji, które były robione głównie na Włodarzu, na Molkę. To jest pierwsza, która jest tutaj przy zakładzie organizowana, ale wszystko jest perfekcyjnie, jak na nich. Profesjonalizm. O czym dzisiejsza historia będzie? Generalnie to są czasy wojny, a więc historia obozu Grossy Rosen, historia więźniów, historia całego frontu, kolei losu, Rosjanie, wyzwolenie tak zwane, cały przekrój wojny. Dzięki takim inscenizacjom można zdobyć wiedzę historyczną. Na pewno tak. Na pewno sami osadzeni mówią, że na początku podchodzili do tego sceptycznie, a w tej chwili naprawdę robią to z pasją i zaczynają się interesować. Swoje pomysły mają, także naprawdę przyjemne, spożyteczne. W dzisiejszej inscenizacji gramy za tych, no można powiedzieć w cudzysłowie, wyzwolicieli. Na dzisiaj było zapotrzebowanie na 9-10 osób. Jeden kolega za nie mógł, wystraszył się upału. Nasza grupa teraz praktycznie, można powiedzieć, że sobie bardziej dobieramy imprezy. Już we wszystkich nie niczymy, co jesteśmy zapraszani, bo po prostu brak czasu, życie rodzinne.